Jak spotkać odpowiedniego mężczyznę i zbudować szczęśliwy związek? Zapraszam Cię na podcast Od samotności do miłości, w którym dzielę się wiedzą i doświadczeniem o relacjach damsko-męskich. Nazywam się Zuza Górska-Kanabus, a ten podcast jest częścią programu transformacyjnego Kierunek Małżeństwo. Zaczynamy! Możesz wszystko, ale czy tego chcesz? Bo jeżeli chcesz skończyć ze swoją samotnością, to podstawowym pytaniem jest to, czego ty pragniesz. Nie czego pragnie rodzina, znajomi, otoczenie, co mówią ci media, co koleżanki w pracy, tylko czego ty chcesz. Czy chcesz wejść w długoterminową relację, założyć rodzinę, wziąć ślub, czy wolisz przygodny związek, bo nie jesteś w stanie się otworzyć i zaufać. Czy właściwie wolisz być sama, bo podoba ci się twoje życie, a mówisz o tym, że chcesz skończyć z samotnością, bo wydaje ci się, że tak powinno być, bo że tak wypada, czy że tak inni oczekują, że tak powinno być i chcesz się dostosować. Zatem zastanów się teraz przez chwilę, co dla ciebie jest naprawdę ważne. Co jest twoje tak naprawdę, tak w głębi, a co narzucają ci media, rodzina, otoczenie? Co jest twoim priorytetem teraz? I dopiero jak odpowiesz sobie na te pytania, zdecyduj, czy chcesz skończyć ze swoją samotnością. I pamiętaj, każda odpowiedź jest okej, bo jest twoja. Jeżeli dobrze ci jest być samej i w tej chwili nie chcesz nic zmieniać, to tak zostaw. A jeżeli pragniesz z kimś być, pragniesz się zakochać, stworzyć fajną relację, w której ty będziesz szczęśliwa i ten mężczyzna będzie szczęśliwy, to zacznij działać. Uczyć się o budowaniu zdrowych relacji, zdobywać wiedzę na temat tego, jak funkcjonują mężczyźni, jakie są różnice między kobietami i mężczyznami, zastanawiać się, czego ty tak naprawdę pragniesz. No i oczywiście wychodzić do ludzi, by ich poznawać, żeby dać sobie szansę na spotkanie kogoś ciekawego. Dziękuję, że byłaś dziś ze mną. Możesz do mnie napisać z pytaniem, wątpliwością czy refleksją po odsłuchaniu tego odcinka. Napisz na kontakt@kierunekmałżeństwo.pl. Z chęcią dowiem się, co o tym wszystkim myślisz. A jeżeli uważasz, że te treści są wartościowe, że ten odcinek może komuś pomóc, podziel się nim. Razem uczyńmy ten świat mniej samotnym miejscem.